Dzisiaj materiał miał być o czymś innym, aczkolwiek mam drobne problemy z nim i zrobię coś innego. Aczkolwiek robię porządki świąteczne, robiłem też porządki na dyskach i znalazłem kilka jeszcze niezmontowanych starych materiałów, o których po prostu albo zapomniałem, albo stwierdziłem, że nie. Może się nimi pobawię, może coś z nich wyciągnę, więc dzisiaj będzie odcinek z Urbexu, który nagrywałem w zeszłe wakacje, właściwie pod koniec zeszłych wakacji. Nie wiem, tutaj są kamerki na tym płocie. Czekajcie, tutaj. Tutaj na lewo ktoś jest. Nawet na okrem, to będzie robią z tyłu na bombę. To się, to nie jest chyba to. To wygląda zbyt, na zbyt nowe. Czekaj, to pierwsze to jest ta fabryka, nie? Fabryka gumy. Tu masz drzwi otwarte. To jest to? Tak. A to? Myślałem, że to kominy. Ja dzisiaj tak bardziej nietypowo, bo będziemy robić urbex wraz z Bartoszem. Możesz się pokazać, jeśli chcesz. Cześć. Jesteśmy teraz... Gdzie jesteśmy, Bartosz? W fabryce gumy. W fabryce gumy. Nie spadnij tam. To jest dobry pomysł, żeby nie spać, ale gdzie idziemy? Nie wiem, w sensie zobaczmy tutaj za oknem, co jest. O, tutaj są te... Zbiorniki takie. Tak. Zacząłbym może od początku. Stacja, możemy od tego zacząć. Podejrzewam, że to mogą być... tam były drzwi takie, które wpadliśmy. No to dalej, tutaj jakaś... Dużo leży tutaj właśnie tego. Z guma. Podejrzewam, że to były takie próbki koloru, żeby pokazać klientom, no patrz, tak to będzie taki to będzie kolor właśnie, co nie? Albo fajne jak tytyku. Są... Czyli brudne pewnie. Brudne, ale fajne. 15 rodzajów HIFA, ale przyjemne. Znaczy wiesz, podejrzewam, że to jest coś takiego, że z każdej partii koloru, co nie? No. Robię skrawek, żeby sprawdzić. Mycie na czymś. Patrz, to jest oddział ochrony pracy środowiska pożarowego. Idzie ochrony... BHP. BHP? Podejrzewam, że to będzie stamtąd. A nie, to jest jakieś... To jest apteczka. Tutaj zwykły to i to jest... To i to jest. Toaleta. I papier toaletu. Nie, to tam. Myślałem, że to biały papier toaletu. Okay. Drukarki, no. Element. Kazuję, wyszłam dalej tak jak w zakładzie od pracy. Nie mam nocy. To ma dokumentów. Papierów. Możliwe rozbliżenie to roda. Dalej zostały takie potężne rury i kable. No. Bo to wszystko jest tutaj wspaniałe. No nie, niekoniecznie. Karta charakterystyki preparatu. Chyba możemy pokazać, chyba nie ma żadnych danych takich. Tak, ale to jest tego tyle, że my będziemy wszystkiego przeglądać. Ewidencja opakowań 2008, 2005, 2007. A jeszcze. 2008 to nie jest takie bardzo stare. Wspomnij, o kiedy jest ten kalendarz, który rok. Właśnie nie ma nic. Musi być. Nie ma, tam był e-mail. Nie ma daty w ogóle. Nie ma daty, jest przed. W sensie 1 stycznia to wtorek. A dobra, tutaj jest. Nieważne. Walcownia, łamacz łygy. To jest za jasne. Sprawdzanie walców. To jest karta oceny ryzyka. Tutaj też na stanowisku pracy. W związku z nowym stanowiskiem pracy przyjęcie do pracy robotników, bo to też jest zgodnie z nowym rozwiązaniem. Aha, no wyważymy. No dużo tutaj tego nie będziemy przeglądać wszystkiego. Gumy w Polsce. Buty jakieś takie gumowe. Z tego co mam czytając, w 2008 zmienił się zarząd produkcji. I on, a później pan. Tutaj to są szafy czy? Nie. To jest zwykłe. Tutaj też jakieś ubrania robocze. Więc tak, odpaliłem auto, więc... I tu przycięte są rury i kable. Miejscami może lagować, jak będzie ciemno. To się klatka zmieniło. Tutaj to jest w fatalnym stanie. To chyba było coś z medykaliami. Jakby to chyba było właśnie te BHP. Sprawdzali stan zdrowia. To jest gumy Mopiol. Gumy Opiel.
plus teczka. No też kalendarz, stoja. Czy jakiś coś jest? Na jest 12, zasilane są wodą. Aha. Przy sali? Tutaj nie ma nic. Taka wajcha jest jakby, czy włącznik chyba. Nie, to jest po prostu jakby krótki haczyk. A tu, dobra. To jest wentylacja. Tutaj jest główna hala już ogólnie. No jakieś barniki chyba. No wchodzę właśnie. Te siatki w oknach. Nie, to chyba nie piwnica, tylko paleta jakaś. W sensie była taka dziura właśnie. Tam było zafoliowane to przejście. Nie, to folia była aluminiowa. No tak, ale zatem też coś było. To są dwustronne drzwi. Będę tak na pudełko, bo nie chcę po oknach świecić. Czekaj. Ale to nie wykonałem sobie przynajmniej. To było główne wejście. Więc zgaduję, że tu... No, to te ławka tylko została. Czy ktoś miał, że to się przybierali, wiesz? Ciekawe, to są dziury takie dosyć głębokie z wodą. To jest znowu wejście na... Kościół. Ja chciałem tutaj zobaczyć. Tu jeszcze coś jest. A, dobra. Tak pobocznie na razie będziemy zwiedzać. A tu są pańczyny na wejście. Nie no, wszystko widać stąd. Tutaj jakaś ławka. Tak, i tam jest to przejście dalej. Szatnia i łaźnia, hala numer 23. Jakoś, nie wiem, wielka wentylacja raczej chyba. Syp tych wszystkich. Weź mi poświęcę. Bez narażeń, przerwy w pracy, jeden. Ogólny czas pracy dla punktu trzeci. Pył o zawiesinie. No to mogę wyjść od lasu. Tutaj tak, te okna okrągłe. Okrągło się powybijały. Okrągło. Okej. Woda sama. No tutaj widać właśnie takie wielkie kanały wentylacyjne. W takich tu się człowiek słaka nie zmyślał. To jak książka jakaś jest. Aparatura przeciwwybuchowa i w wykonaniu iskrobezpiecznym. A tutaj wiadro. O, światło. Okay.
też. Radziwiłł wśród szpiegów. Całkiem dobre są te gazety tutaj w tym całkiem dobrym stanie. 8 mm, chociaż 2,18 tutaj jest. A tutaj 1,18. Wszystko powyrywane. O wow, patrz tam. Gdzie? No, całkiem. No. Tutaj są znowu wejścia na górę. Jakaś grafika buta. Podeszwy. Jestem na podeszwy? Przeniosłem on. Też pusta. Tutaj szyby są. Tu było chyba jakieś coś bardziej takiego biurowego. No, tak. Tutaj znać ślad, że to było zamykane z tej strony. To są jakieś karteczki. Podeszwy gumowe. Jakie dziwne cegły. One wyglądają jakby, wiesz, to się wkładało taki prędzej, jakby to były ważniki. Też tutaj. I zdjęcie. Kwiatki. I... Kto chowa auto do półki pod tym? Silnik napędowy, sterownia wewnętrznego. Tu może był jakiś inżynier, który wiesz, zajmował się wszystkim. Czy to jest 81 rok? Nie, chyba raczej. Tuż. Zablokowane płatem gumowym. Ktoś ten rozerwał drzwi, wyjął gumę i spał na nim pewnie. Nie gumę, ale gąbkę. To znowu tam odpowiada się. Patrz. No i co ty byś ze mnie ominął? Nie. O! Tak, tutaj są wentylacje. Co uderzyłeś? Framuga. To skrzypiało. No tutaj najważniejsze zapytania, tutaj nad izolacją jest na tym. Tablica jakaś. Tutaj jest rozpiska pomieszczeń, w jakich stacjonowały osoby poszczególne. Są świetlówki nawet tutaj w lampie na górze. Ale mocna wentylacja tutaj jest. No, jak było za dużo tyłu, to trzeba było to odessać. No tak, BHP. To taśmociąg jest. Pewnie tędy były wsypywane też barwniki. Tak, wystaje tam przez okno. Trzeba zobaczyć, jeżeli jest jeszcze gazowane, to możemy się obawiać. Trząsnąć, nie? Skąd tam wiedzieć, tutaj puszka nabita? Rozgazowana. Więc jesteśmy bezpieczni. Ale zabijało surowym. Kolejna szatnia. Wiaderko. Wygląda na świeże całkiem. Hala z samochodami. Winda towarowa. Tak, ale
ale czuć pyły w powietrzu. Substancje łatwopalne. I to są odłamki gumy, jakby to powiedzieć, takie granulaty. Ale to twórcz. Najpewniej, jak wszystko. Nie, to jest tylko koszulka na krzesło zarzucona. Myślałem przez chwilę, że... jeszcze na dach. I ta atmosfera taka się już zmieniła. Telefon... panorama. No, jakoś tak, tak. A do maszynowni windy. Tutaj było laboratorium. Tylko zniszczone już strasznie. A tutaj tak, są rozpiski. Stanowisko z pracy z przekroczeniami normatywów higienicznych. Są żółcień żelazowa. Takie domieszanie barwników. Tutaj resztka wentylacji. Tutaj wentylacja znowu. Jak tamtego budynku komin obok. To było takim daszkiem przykrywane, a na górze jest chyba silnik. Au! Nie, ta drabina jest przyczepiona do framugi. To nie jest dobry pomysł, żeby tam wchodzić. Okej, wracam, bo się wali. Coś tam mówił, ale... już go nie słuchałem. Tutaj są liny jeszcze. Złote koło zębate. Słyszałeś? Halo? Słyszałeś o złotym kole zębatym? Nie. Tak, ale istnieje. O kurde. Mogę zobaczyć? Jasne, wchodź tu w dwóch.